Ksiądz prymas będzie w klasztorze pod jego opieką. Pierwsze miejsce, gdzie go przewozi, to jest Rywałt Królewski, koło Grudziądza. To rzeczywiście klasztor, klasztor kapucynów, czynny. Wprowadzają go do celi zakonnej. Ksiądz prymas notuje, widać, że pośpiesznie opuszczona przez zakonnika. Z samego rana, po prostu jak zakonnik wstał, bo jeszcze łóżko nie pościelone, bo woda z miski nie wylana. Tam księdza prymasa zamykają w tej celi, okna zaklejają gazetami, tak żeby nie miał kontaktu z otoczeniem. Po kilkunastu dniach tam pierwszy gest, który czyni, to bierze ołówek do ręki i na ścianie rysuje sobie stację drogi krzyżowej. Wie, że rozpoczyna się po prostu jego droga krzyżowa, jego internowania drogę krzyżową. I tam pisze sobie szczegółowy plan dnia. Mówiąc z kolei, że jeśli człowiek nie wie, co w danej chwili robić, to się naraża na zbędne, natrętne, niepotrzebne myśli. A przed nimi sam, jako człowiek, chce się bronić, bo przecież o swoim losie nic nie wie. Wie tylko tyle, że go zabrano i że nie może spełniać posługi prymasa. Na jak długo, gdzie będzie, to już jest niewiadomo. Po kilkunastu dniach przewożą go do Stoczka Barmińskiego. Stoczek Barmiński to budynki poklasztorne ojców Marianów, ale tam zakonników nie ma od czasu wojny. W czasie wojny tam stacjonowali hitlerowcy. To było miejsce uwięzienia dla kapłanów. Budynek zniszczony, bardziej wyglądający jak przygotowany do gruntownego remontu. W dużej mierze bez tynku. To, czego doświadcza, to przede wszystkim zimno i wilgoć. Ale tam z kolei ksiądz prymas dokonuje kolejnego ważnego aktu. Ważnego dla siebie, ale i ważnego dla narodu. 8 grudnia pisze swój akt oddania w niewolę Maryi. Siebie czyni niewolnikiem Maryi za wolność narodu i Kościoła w Polsce. I umawia się z Matką Bożą. Jeśli kiedyś przyjdzie wolność, to proszę, aby było to w dniu z Tobą związane. Od Matki Bożej po prostu chcę znaku. Chcę odpowiedzi, że ona kieruje teraz losem narodu, losem Kościoła. Przede wszystkim nim samym, że jego życie przyjęła w darze. Po roku czasu, w zimnie i wilgoci, wilgoć taka, że po ścianach lała się woda. Ksiądz prymas notuje, że kładł się spać do mokrej pościeli, wstawał w mokrej pościeli. Że przez rok czasu nie był w stanie rozgrzać własnych rąk, własnych nóg. Po roku czasu przewożą go do Prudnika w Opolskim. Prudnik przez księdza prymasa określany krótko jako prudnicki kojec. Czułem się jak pies w kojcu. Zewsząd osaczony, przede wszystkim przez podsłuchy. Podsłuchy były wszędzie, w stoczku też. I był świadomy tego, że współwięźniowie, którzy zostali przywiezieni, ksiądz, który miał być kapelanem, ksiądz prymas odpowiada, że kapelana to zwykle biskup wybiera sobie sam, nigdy nie jest wyznaczany, ale przyjmuje ciebie jako brata kapłańskiego. Siostra, która miała być do posługi. Wiemy, że były to po prostu osoby, które donosiły. Ale tu od razu powiem, naprawdę bądźmy dalecy od tego, aby kogokolwiek osądzać w swojej myśli. Nawet te osoby. Bo tylko można powiedzieć krótko, gdyby kapłan ten nie był gorliwym kapłanem, nie byłby aresztowany. Gdyby siostra nie starała się dobrze wychować swojej młodzieży, nie by
zostały aresztowane. Tylko nie wszyscy są takiej odporności psychicznej, jaką miał ksiądz prymas. W Prudniku Bieruch bierze sobie za cel, aby księdza prymasa namówić do tego, by dobrowolnie zrezygnował z prymasostwa. Pilnuje go od 30 do 40 panów. Twarze się często zmieniają, no bo ciągle jest przesłuchiwany. Każdą z rozmów kończy jednym stwierdzeniem. Nie od was otrzymałem tę władzę i nie wy jesteście w stanie mi ją odebrać. Ale to, co jest chyba najtrudniejsze dla księdza prymasa, to narastająca cenzura. Już nie chodzi tylko o listy od rodziny, ale o informacje przekazywane. Chociażby informacja o stanie zdrowia ojca, że ojciec miał udar, że stan zdrowia jest ciężki. Oczywiście ksiądz prymas zwraca się z prośbą o możliwość widzenia z ojcem. Nie, takiej możliwości nie ma. Ale załamuje się stan zdrowia księdza prymasa. I dla Bieruta tu się stwarza problem. Bo jeśli ksiądz prymas pozostawi go w Prudniku i ksiądz prymas odejdzie w Prudniku, to w oczach społeczeństwa będzie męczennikiem. Męczennikiem systemu. Co nie byłoby na rękę dla niego. Więc podejmuje inny gest. Ja mówię gest, piłatowy gest umycia rąk. Po roku czasu w Prudniku przewozi księdza prymasa tutaj do Komańcze. Ale przekazuje informację, że od tej pory ksiądz prymas jest pod opieką kościoła. Cokolwiek się zdarzy, to on już ma czyste ręce. To już nie jest jego odpowiedzialność. To kościół go nie dopilnował, albo po prostu zakonnice, które są na miejscu, nie zadbały. Ksiądz prymas przyjeżdża raczej w kiepskim stanie zdrowia. Siostry to określiły, to był cień człowieka słaniający się na nogach. Do planu dnia ksiądz prymas dopisuje sobie 2 godziny dziennie na spacer. Korzysta z tego klimatu. Korzysta z tego, co rodzi ta ziemia, czyli jezioła. Ani w Komańczy, ani w najbliższej okolicy nie ma żadnej służby medycznej. Ludzie leczyli się po prostu ziołami. A we wspólnocie była siostra, która zajmowała się ziołolecznictwem. Siostra Bernadeta, nazywana przez okolicznych jako doktorka. Tak to po prostu mówiono. Bo jeśli ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to do klasztoru, do doktorki. Siostra pomoże. Tak tylko powiem, że może dzięki temu ten klasztor stoi. Bo potem, kiedy działały bandy UPA i płonęło wszystko w Komańczy, pod ten klasztor też przyszli i powiedzieli, dzisiejszej nocy spłonie klasztor. Uciekajcie. Ale przełożona wyszła i powiedziała, jeśli chcecie palić, to razem z nami. Ale pamiętajcie, że to my uratowałyśmy życie twojego ojca, matki, dziadka i tak wskazując. Czy już wchodzą? A, nie, to chodzi mi o to, czy wchodzą. To, co najbardziej istotne, to jasnogórskie śluby narodów. Ksiądz prymas decyzję Bieruta przyjmuje z wiarą. Od samego początku. W Komańczy wyraził to w słowach, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i w Komańczy. A ty wiesz, ojcze, że gdzie jest Komańcza i że ja jestem w Komańczy. I ku zaskoczeniu przede wszystkim biskupów,
mówi, że on ślubów nie napisze, bo on jest więźniem i jemu nie wolno tego uczynić. A on w niczym nie sprzeciwi się woli Bożej. Zaczyna się hałas. Przepraszam, mówię w stresie. Nie pomaga namawianie biskupów, nie pomaga namawianie Paulinów. Ksiądz prymas odpowiada krótko, jak Matka Boża będzie chciała, to mnie rów ogni, a ja śluby napiszę. I tutaj dużą rolę odgrywają panie z Instytutu, a szczególnie Maria Okońska. Ona, natchniona przez Ducha Bożego, bo nie można tego inaczej określić, mówi po prostu do księdza prymasa: Ojcze, najpiękniejsze listy pisał święty Paweł Apostoł z więzienia. I dla księdza prymasa to było jak tchnienie Bożego Ducha. To było 15 maja wieczorem 56 roku. A 16 maja rano o godzinie 7, kiedy przyszedł tutaj do kaplicy na celebrację mszy świętej, położył tekst ślubu na klęczniku. Ile miał czasu? 2 godziny od wstania, bo wstawał o godzinie 5.